Dzień dobry Państwu. Dzisiaj omówimy sobie manewr Lemperta, inaczej Barbeck i Manewr, czyli manewr leczniczy, który służy do leczenia łagodnych napadowych położeń zawrotu głowy pochodzący z kanału poziomego. W poprzednim filmie omawialiśmy sobie manewr roll test, czyli sukcesyjny test obrotowy, w którym zdiagnozowaliśmy chorego, stwierdziliśmy, która strona jest zajęta, czyli które ucho jest zajęte, i w ten sposób możemy przejść do manewru leczniczego, czyli najlepiej to jest najlepiej właśnie manewru Lemperta, inaczej manewr barbecue, który służy do leczenia otolitów, czyli pochodzący z kanału poziomego. Manewr barbecue, ponieważ manewr ten przypomina obracanie się narożnie. Załóżmy, że zajęta jest strona prawa, wtedy chory leży na prawym boku, tak jak teraz, przez około 30 sekund. Następnie obracamy chorego w stronę niezajętego ucha, czyli jeśli zajęte jest ucho prawe, to kręcimy chorego w stronę ucha lewego. Pacjent przekręca się na plecy, czyli w stronę ucha lewego. Tak? Dobrze, i w tej pozycji chory przebywa przez kolejne 30 sekund. Dobrze, załóżmy, że 30 sekund minęło, chory przekręca się na lewy bok. Dobrze. Chory przebywa w tej pozycji również przez 30 sekund. I teraz chory przekręca się na brzuch. Dobrze. Odpiera się na łokciach. Głowa jest spuszczona w dół o jakieś 60 stopni w ten sposób, żeby kanał półkulisty poziomy był w płaszczyźnie dalni pionowej. I w tej pozycji chory przebywa przez kolejne 30 sekund. Dobrze. I po 30 sekundach chory może wstać. Można na kolanach odeprzeć się, wstać i powoli wstać. Dobrze, a teraz omówimy sobie na modelu diagnostycznym, jak manewr Lemperta działa w praktyce. Czyli w naszym przypadku zajęte było ucho prawe. Zaczynamy manewr od leżenia na uchu prawym w ten sposób. Przekręcamy chorego w kierunku ucha lewego, czyli na plecy. Tak. Jak widzimy, otolity przesuwają się coraz bardziej w kierunku niampółkowego ujścia kanału półkulistego poziomego prawego. Następnie w kolejnej pozycji chory przekręca się na lewy bok i w tej pozycji otolity chowają się już do przedsionka. Kanał półkulisty jest opróżniony i w kolejnej pozycji chory przekręca się na brzuch i w tej pozycji głowę pochyla troszkę do przodu o 60 stopni, żeby kanał półkulisty poziomy był w pionie. I z tej pozycji chory wstaje. Jest to wersja 270 stopni manewru Lemperta. Wydaje się taka najbardziej skuteczna, najbardziej popularna. Trzeba zaznaczyć, że w niektórych źródłach podaje się jeszcze wersję manewru Lemperta 360 stopni. Wtedy chory z tej pozycji na brzuchu przekręca się z powrotem do pozycji wyjściowej, czyli na prawy bok. I kończy na prawym boku, jest wtedy taki pełny obrót 360 stopni. Ale proszę zwrócić uwagę, co się może stać w tej ostatniej fazie ruchu, jeśli przekręcimy chorego z powrotem na prawą stronę. Otolity mogą wpaść przez niampółkowy koniec kanału półkulistego z powrotem do kanału i może dojść do nawrotu choroby. Dlatego ta wersja 360 stopni niesie ze sobą pewne ryzyko, że te otolity wpadną z powrotem i w praktyce ja osobiście nie polecam tej wersji 360 stopni, robię rutynową wersję 270 stopni. Uważam, że ta wersja jest najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza dla pacjenta. Myślę, że w przypadku manewru Lemperta trzeba dodać jeszcze, że jest on stosowany w leczeniu zarówno postaci geotropowej, jak i postaci ageotropowej. Postać ageotropowa jest oczywiście dużo, dużo rzadsza.
najczęstsza jest ta postać kupololitiazis, która powoduje, przepraszam, kanalolitiazis, która powoduje oczopląs geotropowy, to jest zdecydowana większość przypadków. No ale może się zdarzyć również ta postać kupololitiazis albo kanalolitiazis krótkiego ramienia kanału półkolistego poziomu, która daje oczopląs angiotropowy, i również dla tej postaci manewr Lemperta będzie skuteczny. Myślę, że to wszystko na temat manewru Lemperta, inaczej manewru barbecue. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.